karcie będą wymienione 5 nazwisk. Głosujemy 3. Wybieramy, więc każdy maksymalnie może zakreślić 3. Przy nazwisku krateczce postawić 3 krzyżyki. Maksymalnie. Jeżeli postawi więcej, głos będzie nieważny. Jeżeli postawi mniej, ma takie prawo. Może postawić tylko 1. Jest ważne. A jak to pochodzi? Tak się, tu się nie skreśla, tylko się postawia krzyżyk przy nazwisku w tej kratce. No, o tam, o tu jest. Już nie wiadomo, które było, czy jest. Aha, to wybiera się, zaznacza się pan krzyżyk przy tym, który się wybiera. Nie, nie, krzyżyk to będzie ważny. No nie, no to, to, to. Mario, weź stamtąd. Chcesz okulary? Nie, jeszcze spokojnie. A żebym przyszedł tego, żeby no tak... Nie, 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 proszę bardzo. Prawie, nie, 10 minut, ja się spodziewam 10 minut. Przewodniczący mówi, że już on dokończy z nimi walkę. Nie, nie, nie. Dobrze, że kawał chłopa, to wyszedł z tego, z tej opresji. Cicho, nie chce się coś odzywać. Nie, tak, było dobrze. Musiało być wesoło. Oni a propos na zebranie było na świetlicy? Marek. Tak. Myślałem, że w wiacie. Byśmy się śmieli, że gorzej od nas. No nie no, karmiony to mają tak małą wiatkę, że tam się zmieściło jak na zebraniu to 1/3 mieszkańców, a reszta niestety... Janusz Magda na zabytku nie kreski mężczyzn stają, nie? Dobrze, komisja pracuje. Odczytuję protokół. Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na zebraniu mieszkańców wsi Mawry w dniu 3.04.2019 roku dla wyboru Rady Sołeckiej. Komisja skrutacyjna w składzie Jerzy Hanusz przewodniczący, Helms Henryk członek, Monika Hanusz członek. Stwierdzono, co następuje. Na zebraniu mieszkańców wsi Mawry obecnych jest 15 mieszkańców. Głosowało 15 mieszkańców, głosów ważnych oddano 15, nieważnych 0. Kandydaci na członków do Rady Sołeckiej wsi Mawry otrzymali następujące ilości głosów. Hanusz Magda 11 głosów, Jackiewicz Bogdan 8 głosów, Helms Elżbieta 12 głosów, Wysocka Joanna 5 głosów, Hanusz Kazimierz 9 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że do Rady Sołeckiej zostali wybrani Helms Elżbieta, Hanusz Magda, Hanusz Kazimierz. No i podpis komisji skrutacyjnej. Dobrze, dziękuję. I teraz jeszcze ostatni etap, czyli przegłosujemy uchwałę. Proszę bardzo. Uchwała numer 3 na 2019 Zebrania Wiejskiego w Mawrach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Rady Sołeckiej. Na podstawie paragrafu 27, 30 i 31 Statutu Sołectwa Mawry Zebranie Wiejskie w Mawrach stwierdza, co następuje. Paragraf 1. W wyniku głosowania tajnego do Rady Sołeckiej w Mawrach zostali wybrani Helms Elżbieta, Hanusz Magda, Hanusz Kazimierz. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednomyślnie dziękuję bardzo. Radę Sołecką mamy wybraną. Gratuluję członkom Rady Sołeckiej. I to teraz już wybory się zakończyły. Możemy przejść do ostatniego punktu, czyli sprawy różne. Spraw różnych nie ma. Nie ma poróżnień. Jak nie ma, to dziękuję bardzo. Zamykamy zebranie. Dziękuję bardzo. I teraz możemy to uzupełnić.